kiedyś obiecywałem tej kibicom i państwu, że będą transfery jeszcze w klubie, no i gdzieś tam dopinamy te transfery. Jeden już jest dopięty, czyli mamy nowego zawodnika, Pawła Moskwika. Także możemy Pozwolę sobie poprosić Pawła tutaj do nas, żeby dołączył. Tak jest, oto on, nowy zawodnik Podbeskidzia. Witamy w Bielsku Białej, witamy w klubie. Tak mówiliśmy, no potrzeba było wsparcia na tej lewej obronie, aby tutaj wzmocnić tą siłę i obrony, i ofensywy z tego tyłu. Także Paweł jest z nami od teraz. Liczymy na niego bardzo mocno, to też chłopak z regionu, na to zależało, aby to był też chłopak stąd. Także cieszymy się bardzo, że Paweł zamienił barwy Piasta na Podbeskidzie i wrócił do niejako do siebie, tak, do domu. Czuję się jakby nie było jak u siebie. Pochodzę z tego regionu, także jestem bardzo blisko domu. Bardzo się cieszę, że dołączyłem do drużyny. Można powiedzieć w końcu, bo to od kilku dni już tak miało nastąpić. Co mogę więcej powiedzieć? Cieszę się bardzo, że jestem w drużynie, że są wiązane ze mną jakieś nadzieje i będę chciał jak najlepiej pomóc drużynie i miastu. Dzwoniłem do Pawła można temu dwa tygodnie, albo tak niejak pierwszy raz mieliśmy społeczny kontakt, wtedy to jeszcze nie wyglądało tak nadziejnie, ale w tych następnych dniach udało nam się go transferować i je dobre, że mamy takiego piłkarza na tu lewą stronę. Tam od początku szukaliśmy takiego typowego lewego obrońcę alebo takiego piłkarza uniwersalnego na ten lewy bok, a w jeho osobie sme ho našli, takže myślę, że to będzie, albo mam zaufanie, że to będzie wzmocnienie dla nas i da dużo, dużo jakości tej drużynie, to co szukaliśmy. Podpisaliśmy umowę na 2,5 roku. Czyli do czerwca 2019 roku Paweł będzie zawodnikiem Podbeskidzia. Paweł obserwowaliśmy od dawna, ja też Paweł obserwowałem jako pracownik Piasta Gliwice, także kojarzyłem go jako zawodnika. Nasi skauci byli w jesieni na 3 meczach gliwickiego Piasta i tam też obserwowaliśmy kilku zawodników. Jak tylko okazało się po nowym roku, że jest jakaś opcja zakupu, tak, Pawła, no to rozmowy prowadziliśmy z Piastem i finał jest teraz.